Na długich bokach po dwóch ludzi, jeden z czerwonych. Na dwóch ludzi, jeden czerwonych. I dwóch czerwonych w środku. Hubert, w pole ma sekurację, a z tyłu Jarosz. I za każdym razem tak zmieniamy. 3 minuty ta czwórka pracuje, zmieniamy czwórkę. Sypnęło i to mocno. No cóż, pogoda nam na pewno nie sprzyja, ale, no ale musimy się z tym pogodzić. Jest taki okres i w Polsce jest tak co roku, że jest ten okres przygotowawczy zimowy i na pewno to nie jest łatwy czas. Warunki nie pomagają nam w treningach, w grze. No ale cóż, to trzeba znieść, trzeba trenować, dobrze się przygotować, a przyjdzie liga i pewnie aura też będzie bardziej sprzyjała. Nie ma byku. Słyszałem, że 30 rodziło. Zuzanna. Gratulacje. A kto będzie chrzestnym? Kogoś sugerujesz? Co? Ja wiem, kogo ty sugerujesz. Za daleko jest, wiesz? Rusinku, dawaj, Rusinku, woda. Cześć, bardzo. Cześć. Woda nalepiłeś? Nie no, widzisz, z deszczem śnieg to mi idzie. Ale jakby więcej napadało? Byśmy coś zorganizowali pewnie. Marcin, ale co, ty bramki nie nosisz? Coś sugerujesz? No nie wiem. Po prostu poprawiałem buty. Hubert też nie, Miro też nie. Dzień jak co dzień w sumie na zgrupowaniu. Mamy stały plan zajęć, jak i posiłków. Także ranne zajęcia odbiliśmy w sali gimnastycznej i na siłowni, a drugie standardowo na dworze już. Tak jest. Zajęcia zaczynamy z reguły suchym biegiem. Dzisiaj było około 30 minut biegania razem z rozgrzewką. Później przeszliśmy do klasycznych dziadków, gdzie też trzeba było troszeczkę popracować. I na koniec troszeczkę przyjemniej na 3 grupy. Jedni grali, drudzy mieli uderzenia. I także półtora godziny treningu na dosyć mocnych obrotach.